Dzień piąty. Wybór. Pośród rozmycia miałem sen. Wydawało się, że jest popołudnie po szkole. Moja matka przytylała mnie tak mocno, że drętwiały mi ramiona. Ciągle płakała i przepraszała, zwilżając mi twarz niekończącymi się łzami. Dlaczego płakała? Patrzyłem beznamiętnie na moją zapadłą emocjonalnie matkę. Nawet ta rzekomo znajoma twarz wydawała się nieznana w tym momencie. Pomimo, że to ona straciła ojca? Pomimo, że to ona nas opuściła? Więc dlaczego wyglądała tak smutno? Z serca nie mogłem wydobyć tego prostego pytania, lecz głos odpowiedział mimo tego. Tak działa świat dorosłych. To był przygnębiony, lecz młody głos. Wewnątrz ciemności zdałem sobie sprawę, że to był głos nikogo innego niż mnie. Obudziłem się z mojego snu w szoku, ze świadomością, że moja twarz była cała mokra. Nie mogłem przypomnieć sobie szczegółów snu, tylko poczucie zgorzknienia, spoczywające mi na piersi, odbierając mi dech. Na podłodze widniało kilka plam białego światła padającego z zewnątrz. Było tak cicho, że słyszałem bicie własnego serca i podmuch wiatru za okna. Była prawdopodobnie czwarta albo piąta nad ranem. Musiałem obudzić się wcześnie, ponieważ wczoraj zdecydowanie za wcześnie poszedłem spać. Podniosłem się, aby rozprostować kości. Stawy wyraźnie mi strzykały. Ostatni okruch snu ulotnił się od porannego światła. Zauważyłem, że dziewczyna siedziała pod kocem oparta o drzwi. Z nożem w zasięgu ręki wyraźnie zapadła w głęboki sen. Martwiąc się, że mogę uciec, nie chciała nawet położyć się w łóżku. Miała wychudzoną posturę, ewidentnie z powodu niedożywienia i zaniedbanych włosów po ramiona, które były w wielu miejscach poskręcane. I długie brwi marszczyły się razem, jakby nie mogła znaleźć spokoju nawet we śnie. Jej długie włosy nie wyglądały zdrowo. Nawet ich kolor nie był jednorodny. Nikt pewnie nie był zatroskany o własne włosy, skoro nawet kolacja nie była oczywistością. Mogła być urokliwa, gdyby się umyła i może nałożyła trochę makijażu. Ostrożnie przyglądając się jej śpiącej twarzy, prawie zapomniałem, że była porywaczką. Gdyby miała inną rodzinę, to może jej życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Świat nie jest sprawiedliwy. Mruknąłem jej słowa, zastanowiłem się pod wpływem jakich emocji je wypowiedziała. Bezsilność wobec społeczeństwa? Samoużalanie się? Gniew wobec bogatych? Postanowiłem przestać myśleć o tym i skupić się na tym, co zrobić. Odpocznij. Nie było sensu zbytnio ryzykować. Ostatecznie dzisiaj mogą mnie wypuścić. A? Usłyszałem jej głos. Dobrze, że nie spróbowałem niczego szalonego. W końcu udało mi się doprowadzić, aby opuściła gardę. Muszę tylko cierpliwie czekać na dogodną okazję. Dzień dobry. Co ty robisz? Próbowała ziewnąć i spojrzała na mnie nieprzyjemnie. Czekam na śniadanie. Ewidentnie tego nie kupiła i podeszła do mnie z nożem. Sprawdziła, czy sznury nie były poluzowane. Będziesz wolny, kiedy twój ojciec zapłaci. Bez głupich pomysłów. Jasne, jasne. Lepiej zamknij gadaczkę i nic nie mów. Zrozumiał? Wiesz, nigdy nie znajdziesz przyjaciół, jeżeli będziesz się tak ciągle szarogęsić. Odpowiedziałem żartobliwie, ale wydawała się tego nie doceniać. Spojrzała na mnie przelotnie, zdecydowała się nic nie mówić. Potem poszła do łazienki, aby się obmyć. Ha! Choć to brzmiało nieprawdopodobnie, ale jeżeli zamierzali zapłacić za mnie okup, to mogą wypuścić mnie bez ryzykowania czegokolwiek. Prawdziwym problemem byłoby, gdyby okazało się to być tylko grą na czas. Nie byłem pewny, co mogą zrobić, kiedy zostaną przyciśnięte. Albo sam ucieknę, albo będę czekał na ratunek policji. Cóż, bo wczoraj druga opcja mnie martwiła. Dlaczego jesteś winna tak dużo pieniędzy?
Dlaczego jesteś winna tak dużo pieniędzy? Mój ojciec próbował założyć firmę z kimś, ale ten wspólnik uciekł z całą kasą. Ale to nie powinno cię dotykać. Mógł ogłosić bankructwo. Myślał, że może odrobić straty, jeżeli firma będzie nadal działać, więc wziął górę pożyczek u lichwiarzy. Nie był przedsiębiorczy, więc firma oczywiście splajtowała. On zamiast zarobić pieniądze, to również uciekł. Prawnie to jest jego dług. Prawnie. Przerwała mi burknięciem. Potem zapytała z podniesionymi brwiami. Myślisz, że to jakiś sprawdzian w szkole? Po co nam policja, jeżeli wszyscy przestrzegają prawa? Więc nikt ci nie może pomóc. Spojrzała na mnie ze zdumieniem. Każdy musi brać odpowiedzialność za swoje własne życie. Czy to nie twoje ulubione powiedzenie? Miałem na myśli... Wystarczy. Czy mam też cię wtajemniczyć w to, jak przetrwałam do tej pory? Ucięła mnie zdecydowanie i z papierosem pogrążyła się w myślach pod oknem. Wyglądasz na bardzo zmęczoną. Nie twój interes. Odparła kwaśno, lecz grube cienie pod jej oczyma mówiły wszystko. Pilnowanie mnie przez jakiś dzień plus duży stres mocno cisnął się na jej ciele. Mówiłem ci, że możesz się zarazić. Zamknij się. Nie jestem taka krucha jak ty. Jeżeli zemdlejesz, to nie będę ci pomagać. Ryj. Brak snu prowadził do porywczości. Machnęła ręką, aby powstrzymać mnie od mówienia więcej. Cholera, za małe. Trochę światła słonecznego wpadało przez zabrudzone okno, ale nadal było za małe, by ktoś się przez nie zmieścił. Ewidentnie nie mogła się uspokoić tego wielkiego dnia. Kręciła się po pokoju, ciągle sprawdzając telefon. Dźwięk za drzwi. Sądząc po zszokowanej reakcji dziewczyny, nie przesłyszałem się. Co to może być? W mojej głowie były pytania, ale zostałem przyciśnięty do ściany, zanim mogłem nawet otworzyć usta. Dziewczyna zakryła mi usta w panice i przyłożyła mi nóż do gardła. Ostrze było tak blisko, że nie ważyłem się poruszyć nawet o milimetr. Nie ruszaj się. Ja nie... Morda! Nie mogąc zatrzymać drżenia w głosie, mocniej przycisnęła dłoń. Ostry koniec dźgnąłby mnie w gardło od najlżejszego pchnięcia. Nie wydawało się, aby to był wspólnik, a skoro nie wyglądało na to, żeby ktoś jeszcze tu mieszkał, nie spodziewałem się nagłej wizyty. Może to policja? Mogli mnie znaleźć przy pomocy kamer monitoringów albo sygnału z komórki, ale czy mogli nas znaleźć tak szybko, po tylko kilku dniach? Podążając tym tokiem myślenia, kroki zbliżały się, a potem zatrzymały się tuż pod drzwiami. Nie było zawahania, prosto do celu. Innymi słowy, wiedzieli, że ktoś tutaj był. Jakby czekając na coś, odgłosy zza drzwi umilkły. Wydawało się, że nikt nie chce przełamać ciszy. I napięta prawa dłoń trzęsła się lekko. Mogłem dostrzec kroplę potu ściekającą po jej policzku. Starsza siostro? Głos dziewczynki wydobył się zza drzwi. Odetchnęła ciężko i opuściła ramiona, jakby z wyczerpania. Otworzyła drzwi, aby przywitać dziewczynkę, która taszczyła torbę i spojrzała na swoją siostrę niewinnie. Co ty robisz? Nie zdajesz sobie sprawy, jak to niebezpieczne? Gdybyś się nie odezwała, to mogłem cię zaatakować. Wybacz. Rzadko widziałem ją tak zdenerwowaną na dziewczynkę, która spuściła głowę pokornie. Przez drzwi dostrzegłem widok na schody.
Czerwony fotel i szara ściana były częstym widokiem w starym mieszkaniu. Nieważne, jak długo nie jesteś gliną. Czekaj, nie mówiłem ci, żebyś nie przychodziła? Co się stało? Ktoś kazał ci przyjść tutaj? Podniosła głowę i zaczęła potrząsać dziewczyną ze zdenerwowanym wyrazem twarzy. Nikt. Więc dlaczego? Chciałam po prostu być z moją siostrą. Jej bezpośrednia odpowiedź wprawiła dziewczynę w zaniemówienie, która zaczęła głaskać dziewczynę po głowie. Motywacja dziewczynki była prosta. Po prostu chciała być ze swoją starszą siostrą, ale jej siostra miała więcej na głowie. Jak uniknąć w pościgu policji? Co zrobić po dostaniu pieniędzy? Ucieczka samej byłaby trudna, nie mówiąc już o jednoczesnym zajmowaniu się dziewczynką. Po co przyniosłaś tyle rzeczy? Postanawiając odpuścić, wzięła plastikową torbę. Pani Wang prosiła mnie, abym to przyniosła. Mówiła, że to resztki. Ona wie? Nie wiem. Powiedziała tylko, że powinnaś dbać o siebie i dać jej znać, kiedy potrzebujesz pomocy. Zdawała się stracić zwykłe opanowanie ze spuszczoną depresyjnie głową. Starsza siostro? Pani Wang zdaje się martwić o ciebie. Patrząc na wahającą się dziewczynę, przygryzła wargi i w końcu przemówiła. Nie martw się, to niedługo się skończy. Udało się jej uśmiechnąć, głaszcząc dziewczynkę po głowie. Zwróciłem uwagę na imię, które wspomniały. Kim była ta pani Wang, o której mówili? Zapytaj. Kim jest pani Wang? Skoro to był pierwszy raz, kiedy wspomniały kogoś innego, zdecydowałem się zapytać, kiedy miałem na to szansę. To jest siostry... Bam! Nagle rzucono we mnie chlebem. Trafił mnie prosto w twarz, zanim mogłem zareagować. Na szczęście to był chleb z cebulką. Byłbym w tarapatach, gdyby to była bagietka. Siedź cicho i nie próbuj z nią sztuczek. Ty też, Ilia. Nic mu nie mów. Ilin? Powtórzyłem cicho to imię. Dziewczyna nadal beształa swoją siostrę, nie zwracając uwagi na to, co przed chwilą zdradziła. Skoro miały takie same nazwisko, to jej pełne imię brzmiało Ilin Huan. Imię przyglądało do mnie. Prawie brzmiało jak znajome. Nieważne, może i tak lepiej. Przekazała nóż dziewczynie i zaczęła niecierpliwie opuszczać pokój z telefonem. Miej na niego oko dla mnie. Zadzwonią, żeby dowiedzieć, co się dzieje. Nie odpowiedzieli na telefon. Niecierpliwie wymamrotała i prawie już wyszła z pokoju. Zadzwonisz do kogo? Której części siedź cicho, nie rozumiesz? Spojrzała na mnie zimno. To nie twój interes, czaisz? Siedź i jedz chleb, jeżeli jesteś głodny. Masz też wystarczająco dużo wody. Niedługo wrócę, więc nawet nie myśl o tym, żeby się rozwiązać. Ej, a co jeżeli wybuchnie pożar? Wtedy spłoniesz żywcem. Nie obchodzi mnie to tak długo, jak ona ucieknie. Walka moje przywileje zaowocowała jedynie bezwzględnym spojrzeniem, a dziewczynka cicho przytaknęła na boku. Przypomnę ci jeszcze raz. Żadnych głupich pomysłów. A co niby miałbym zrobić? Grilla? Chciała powiedzieć coś patrząc na mnie, ale ostatecznie tylko chrząknęła i wyszła. Drzwi się zamknęły i zostałem sam z dziewczynką. Dowiemy się, czy okup przyszedł, czy nie. Będą obserwować mnie baczniejszym okiem, jeżeli negocjacje będą się dalej ciągnąć. Jeżeli chciałem uciec, to teraz miałem najlepszą szansę. Mała dziewczynka miała mniej siły niż jej siostra, ani nie była tak baczna jak ona. Wszystkie opcje były jak ruletka. Nigdy nie wiesz, co wylosujesz. Jedyne, co miało znaczenie, to to, że możesz obstawić tylko raz.
Ta pani Wang, o której właśnie wspomniałaś. Ta pani Wang, o której właśnie wspomniałaś. Już miała o niej opowiedzieć, kiedy natychmiast zamknęła usta, nadal pamiętając słowa swojej starszej siostry. Chciałam znaleźć inny sposób, by mi to ujawniła. Jest swoją rodziną, prawda? Jest swoją rodziną, prawda? Gdyby była wspólnikiem, to nie prosiłaby porywaczki, żeby odpoczęła, ani nie dałaby jej jedzenia. Rodzina. Wymawrotała moje słowa, ale w końcu przytaknęła potwierdzająco. Gdyby pani Wan nam nie pomogła, nie miałybyśmy gdzie mieszkać, ani gdzie pracować. Poza starszą siostrą, pani Wang jest jedyną, która nam pomaga. Głęboko w pamięci po cichu przypomniała sobie ze spuszczoną głową. Pamiętam, jak powiedziała, że chleby były resztkami, co oznaczało, że pochodziły albo z piekarni, albo z centrum handlowego. Gdyby pochodziły z centrum handlowego, to prawdopodobnie dostałyby również bento i napoje. Innymi słowy, pracowały kiedyś w piekarni? Dziękuję, że mi pomogłaś. Racja, prawie zapomniałem ci podziękować. Za co mi dziękujesz? Kiedy byłem chory kilka dni temu, to nie ty poprosiłaś, aby kupiła dla mnie lek? Nie, starsza siostra i tak by ci pomogła. Niezręcznie unikała mojego spojrzenia, tak jakby przyznawała, że pomaganie mi nie było powodem do wstydu. Rozumiałem jej wewnętrzny konflikt. Dla niej moja wdzięczność nie była pochwałą, tylko krytyką. Próbowałem zobaczyć noce z dziewczynki, ale zabrała mi go z widoku. Wygląda na to, że nie mogę go czytać bez pozwolenia. Więc... lubisz torty? Pożyczyłem magazyn deserowy od niej. Mogłem domyślić się jej preferencji z wszystkich reklam w środku. Tak! Przytaknęła chętnie. Jej poważna reakcja była dosyć zabawna. Lubię puszyste torty. Czekolada jest najlepsza, ale truskawki też są dobre. Te, które wybrałaś, nie są zbyt tanie. Każdy z nich kosztuje co najmniej kilka tysięcy tajwańskich dolarów. Wszystkie sklepy, które zaznaczyła, wyglądały dosyć wykwintnie. Niektóre z nich były tak znane, że przyjmowały tylko rezerwacje. Nawet ja podziwiałem siłę do konsumpcji tych bogatych pań. Co one jadły, ciasto, czy może złotą folię, albo pył perłowy? Z milionowych długów do luksusowych popołudniowych herbatek. Tak wielkiego dystansu nie dało się przebyć w ciągu jednego życia. Choćby raz chciałabym spróbować je z dużą siostrą. Jej ciche słowa przerwały mój tok myślenia. Stała bez ruchu ze smutnie spuszczoną głową. Poruszony smutkiem w jej głosie, prawie zapomniałem o moim własnym strapieniu. Niektórzy ludzie prowadzą luksusowe życie, ale nie mogą znaleźć spełnienia ani celu. Z kolei inni życzą sobie chociaż raz wyjść na popołudniową herbatkę ze swoją rodziną. To same społeczeństwo, ale inne żywoty. Marzenia niektórych są ledwie codzienną zwyczajnością innych. Kiedy podniosłem głowę, dziewczynka wróciła do składania papieru. To był piąty dzień mojego życia zakładnika. Ten sam, niezmienny pokój zaczął mnie męczyć. Nieważne, czy to był ten sam popołudniowy zachód słońca, odbicia w oknie, czy powietrze wymieszane z dymem papierosów i zapachem pleśni. Nie oczekiwałem oświecających doznań. Po prostu chciałem wydostać się z tego przeklętego miejsca. Co to jest? Zauważyłem torbę w jej rękach, zapytając z ciekawości. Papier kolorowy. Wyjęła ryzy papieru kolorowego. Kolory tęczy mocno wyróżniały się od depresyjnej szarości pokoju. Kilkoma szybkimi ruchami zręcznie zrobiła z niego papierowego żurawia.
Po skończeniu wzięła kolejną kartkę i kolejny żuraw był gotowy w mniej niż minutę. Papierowy żuraw? Tak, kupują papierowe żurawie od nas. A, lokalny OEM. Słyszałem, że niektóre fabryki zlecają szycie i pakowanie gospodyniom, którym potem płacą hurtowo za gotowy towar. Mimo niskiej płacy, wielu ludzi podejmowało taką pracę dla wygody i dla stycznych godzin pracy. Chciałam pomóc i zarobić trochę pieniędzy, żebyśmy mogły szybciej spłacić dług. Nadal pracowała podczas mówienia. Chwilę później leżała obok niej już mała kubka żurawi. Nie wydawał się to być jej pierwszy raz. Musiała się tym zajmować już od dłuższego czasu. Ile wam płacą? Ile za jednego? 800 tajwańskich dolarów za 1000. Więcej, jeżeli to pilne. 800 za 1000 żurawi. To mniej niż dolar za każdego. Nawet jeżeli jeden zajmował tylko minutę, to całość zajmie 15 godzin. To mniej niż 100 dolarów za godzinę. Mniej niż oczekiwałem. To niezbyt dużo. Czy to nie jest ręczna robota? Nie wiem. Ponoć dzisiaj ludzie już nie kupują żurawi. Zdaje się, że my wszyscy wolimy nowe rzeczy. Jeżeli masz milionowe długi, to nawet stulecie by nie wystarczyło, nie mówiąc o setkach. Nie miały żadnej dostrzegalnej nadziei. Nie dziwię się, że wolały zaryzykować i mnie porwać. Koń nie zyska na masie, jeżeli nie dostanie dodatkowej karmy w ciągu nocy. Nikt nie może stać się bogaty bez dodatkowego zarobku poza zwykłą pensją. Nielegalne środki były jedyną opcją, aby szybko zarobić pieniądze bez kapitału. Próbowałyście lepiej płatnych prac? Na przykład restauracje? Starsza siostra kazała mi ich unikać. Przerwała mi urażona, wyraźnie niezadowolona z sugestii. Zdziwiony jej reakcją próbowałem się wytłumaczyć. Wtedy zauważyłem, jak hamuje swoje emocje, przygryzając wargi. Praca w restauracji z lepszą płacą. Zajęło mi sekundę, zanim zdałem sobie sprawę, czego nie mówiła. Odwróciłem wzrok przepraszająco. Wybacz, nie miałem na myśli... Cicho spuściła wzrok, a jej wyraz twarzy trochę się rozchmurzył. Jak dużo jesteście winni? Wiem, że nieważne jak dużo ich zrobię, to i tak nie wystarczy. Zgadując, co miałem na myśli, powróciła do pracy. Ale to jedyny sposób, w jaki mogę pomóc starszej siostrze. Wiedziała, że te drobniaki były nieistotne. Wiedziała, że to, co robiła, było nielegalne. Mimo to robiła tylko to, na co było ją stać. Nawet jeżeli to było równie bezcelowe, jak zasypywanie oceanu kamieniami. Znasz legendę związaną z papierowymi żurawiami? Patrząc na papierowe żurawie w jej rękach, przypomniałem sobie bajkę na dobranoc. Jeżeli złożysz 1000 papierowych żurawi, możesz wypowiedzieć życzenie. Więc ją znasz. Starsza siostra mi ją opowiedziała, ale to nieprawda. Gdyby wystarczyło 1000 żurawi, to nikt nie musiałby ciężko pracować. To za przyziemny sposób ujęcia tego. Ale domyślam się, że nie miały czasu na romantyczne fantazje. Jaka ironia. Żurawie spełniające sny, robione przez ludzi bez snów. Obserwowałem z niepokojem jej twarz z boku. Nie wydawała się mieć dużo emocji, cicha niczym jezioro w jesieni. Siostry miały drastycznie różne charaktery. W kontraście do gniewu jej starszej siostry, ona po prostu akceptowała to bez dyskusji. Dbała o szczęście swojej starszej siostry i o swoje obecne życie bardziej niż jakąkolwiek sprawiedliwość. Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć, więc zmieniłem temat. Gdybyś mogła mieć życzenie, to jakie by ono było? I tak by się nie spełniło. Dlatego powiedziałem, gdybyś. Dawała się wziąć na poważnie moje pytanie znienacka i zaczęła się na poważnie zastanawiać. Chcę pomóc spłacić dług rodzinie. Mam nadzieję, że nikt nas nie będzie ścigał. Chciałabym, żeby starsza siostra znalazła szczęśliwą i lepszą pracę. Oj, robisz się zachłanne.
To ty się pytałeś. Wiesz, Bóg nie będzie słuchał, jeżeli będziesz żądać zbyt wielu rzeczy. Przerwałem jej, po czym zaczęła się smutno uśmiechać. Uśmiech bardziej łamiący serce niż płacz. Cóż, tak czy siak się nie spełnią. Chciałem ją pocieszyć, ale nie znalazłem odpowiednich słów. Żałowałem, że w ogóle poruszyłem ten temat. Patrząc przez okno, słońce chyliło się ku zachodowi i prawie już zniknęło. Nie miałem pojęcia, czy udało im się z okupem. Był całkiem duży wybór chlebów. Zjadłem jeden z chlebów, który przyniosła na obiad. Wybrałem jeden z bogaciej wyglądających z mieszanką szarpanej wieprzowiny i smakował lepiej niż myślałem. Kiedyś kupowałem chleb tylko w piekarni pieczącej świeże i organiczne pieczywo. Cena była prawie dwukrotna, ale smak niewiele się różnił. Ekonomiczna jakość była dla mnie tylko jakimś tanim sloganem. Nigdy naprawdę nie rozumiałem jego znaczenia do tej pory. To była skrajna niesprawiedliwość. Nawet gdyby wkładały taką samą ilość wysiłku, nigdy nie miałyby takiego życia jak ja. Nie z powodu mojego talentu, ale z powodu mojej bogatej rodziny. Niektórzy ludzie wybierali studia i pracę i mieli wielotysięczne długi od razu po studiach. Z kolei inni nigdy nie musieli się martwić o jedzenie albo o ubrania, a i tak dostawali miliony tajwańskich dolarów kapitału od swoich rodziców. Ewentualnie ci ludzie będą konkurować w społeczeństwie na równych warunkach. To naprawdę niedorzeczne, ale nic z tym nie możemy zrobić. Jesteśmy bezsilni wobec systemu. Świat nie jest sprawiedliwy. Dlatego była taka zrezygnowana. Robiło się ciemno i nie było żadnych wiadomości od jej siostry. Nie wiedziałem, czy dostała pieniądze. Zacząłem się martwić, ale nie sądziłem, że naprawdę jej zapłacą, to miałem nadzieję, że fiasko zakończy się pokojowo. Jeżeli nie mogły dostać pieniędzy... Wszystkie te myśli przeplatały mi się w głowie. Dziewczynka zjadła właśnie kilka chlebów cicho, nie zauważając moich przemyśleń. Lubisz słodycze? Wzięła się za tartę jajeczną po skończeniu pączka. Żadne z nich nie nadawało się jako właściwy posiłek. Cicho cofnęła ręce, jak dziecko złapane na rozrabianiu. Ja też lubię słodycze. Naprawdę? Spojrzała na mnie z rozszerzonymi oczyma, tryskającymi ciekawością. Niewinność w jej spojrzeniu sprawiła, że zacząłem kwestionować jej wiek. Wyglądała na gimnazjalistkę, ale jej płochliwe usposobienie i nadmierne poleganie na jej siostrze pasowało bardziej dziecku z podstawówki. Tak, lubił ciastka, ciasteczka i lody. A czekoladę? Czekolada jest fajna, ale wolę tę z wysoką zawartością kakao. W przeciwnym razie jest zbyt słodka dla mnie. Nie rozumiejąc zbytnio, po prostu przytaknęła. Przerwała pracę i złapała za magazyn ze stertych książek i przerzuciła jego stronę, zanim położyła go przede mną. To był profesjonalny magazyn o deserach. Były w nim zdjęcia znanych cukierni i szczegółowe analizy każdej z nich. Widziałem jej notatki na kilku stronach, wliczając tort z białej czekolady, które zostało specjalnie zakreślone. W pełni biały tort był dekorowany jagodami, posypany pyłem kakaowym. Wyszukane dekoracje czyniły z niego bardziej dzieło sztuki niż ciasto. Próbowałeś kiedyś coś takiego? Nope. Rzadko sprawdzam konkretne sklepy. Byłem tylko w kilku, o których wiem. Czasami jacyś ludzie dawali nam jakieś w prezencie, ale rzadko je smakowałem, skoro nieczęsto odwiedzałem dom. Skoro o tym mowa, biała czekolada teoretycznie nie jest czekoladą. Dlaczego? Jest biała, ponieważ nie ma w niej kakao. Wiesz, że powstaje z masła kakaowego i stałego mleka? O. Przechyliła głowę i mrugnęła kilka razy w zamieszaniu.
Więc w czym różnica? Inne składniki. Słyszałem, że biała czekolada nie jest zbyt zdrowa. Ale pysznie smakuje. Nie mogę się z tym nie zgodzić. Różnice między nami nigdy nie były jaśniejsze. W odróżnieniu od mojej troski o zdrowie, ona martwiła się tylko o smak. Przekartkowałem magazyn jedną ręką. Było więcej stron z notatkami. Pamiętam, że robiłem podobne z przewodnikiem turystycznym przed podróżą. Każde zakreślenie było przepełnione oczekiwaniem. Naprawdę chcesz je spróbować, co? Opuściła głowę i usłyszałem odpowiedź cichym głosem. Starsza siostra powiedziała, że mnie tam zabierze. Zaczynały mnie męczyć jej ciągle wspomnienia o starszej siostrze. Z drugiej strony mogła polegać tylko na swojej starszej siostrze. Nie mogła pójść do szkoły i musiała stać się niezależna dużo szybciej niż inni. Nie było uczciwe nazywać ją ignorantką. Ach! Westchnąłem. Moje serce zawsze wydawało się ciężkie, kiedy z nią rozmawiałem. Czasami wolałem, żeby była gniewna jak jej siostra. W takim wypadku przynajmniej nie czułbym się taki winny. Magazyn był manifestacją jej marzeń. Desery, ciasta i czekolady. Z mojej perspektywy te marzenia nigdy się nie spełnią. Nawet jeżeli dostanie pieniądze, nie sądzę, aby była w stanie zabrać cię na wycieczkę kulinarną. Spojrzała na mnie z wyrazem na skraju łez. Widząc jej przygnębiający wyraz twarzy, przełknąłem słowa, które miałem właśnie powiedzieć i pożałowałem, że mogłem posunąć się za daleko. Chciałem, żeby ujrzała rzeczywistość, ale jednocześnie nie chciałem jej zranić. Mimo tego, nadal jest na to szansa w przyszłości. Naprawdę? Tak. Powtórzyłem, aby dodać jej pewności. Mrugające światło w ciemności rozświetliło jej młodą twarz, wypełnioną niepokojem i smutkiem. Wiedziała, co robiła jej siostra. To właśnie ta świadomość ukształtowała jej cierpienie. Ale nie miała wyboru. Czy mogła zatrzymać swoją siostrę i przekonać ją do skupienia się na uczciwej pracy zamiast porwania? Oczywiście nie. Nie miała na to sposobu. Nawet dorosły nie byłby w stanie dać jej odpowiedzi, nie mówiąc już o takim dziecku jak ona. Nie była winna tej sytuacji. Odpowiedzialni byli jej rodzice, jej opiekunowie oraz nawet jej siostra. Moje myśli zostały przerwane przez dźwięk. Wróciła. Natychmiast przez mój umysł przeszły niezliczone myśli i zdałem sobie sprawę, że nie miałem czasu na wahanie. Kroki zbliżały się coraz bardziej, a serce zaczęło mi bić szybciej. Zacisnąłem i puściłem ręce w kieszeni. Dłonie miałem oblane potem. Może gdyby. Jeżeli dostała okup, to wszystko się skończy, kiedy tu dojdzie. Nikomu nie stanie się krzywda. Będą mogły zrestartować swoje życie. Szczęśliwe zakończenie, jak z bajki. Nieważne, jak nieprawdopodobne to było, chciałem wierzyć w taką nikłą szansę, stawiając na szali moją ostatnią szansę na ucieczkę. Rzadko uprawiałem hazard i to byłoby jedyny raz, w którym modliłem się o wygraną. Poddaj się. Dziewczyna weszła do pokoju z lotowatym spojrzeniem. Wszelkie dotychczasowe opanowanie ją opuściło. Jej niechlujne włosy były rozrzucone na ramionach, a w jej oczach widziałem jedynie szał i desperację. Znałem odpowiedź bez pytania. Siostro? Odsuń się. Dziewczynka próbowała nerwowo zbliżyć się, ale została tylko depchnięta przez jej starszą siostrę, która dużymi krokami podeszła do mnie. Jakby znikąd, kopniak wylądował w moim brzuchu, sprawiając, że zwinąłem się z bólu. Zanim mogłem zareagować, zasypał mnie grad ciosów. Siostro! Cicho bądź i odsuń się. Dziewczynka próbowała ją odciągnąć, ale stanęła przerażona przez krzyk swojej siostry. Wszyscy jesteście tacy sami! Wszyscy! Krzyczała na mnie histerycznie, jakby chciała wyładować na mnie swój szał. Udało mi się zakryć głowę rękoma, starając się zakryć najczulsze miejsca. W ustach miałem smak krwi. Moje ciało wiło się niekontrolowane. Nawet odkasływanie soku żołądkowego nie łagodziło poczucia mdłości.
za każdym razem. Każdy raz. Każdy kurwa raz. Chciałem tylko normalnego życia. Dlaczego musicie mnie zmuszać? Czego ode mnie chcecie? Krzyki oraz płacz. Początkowo palący ból stawał się stopniowo zanikać. Wszystkie hałasy zmieszały się w jeden niekończący się dźwięk w moim uchu, który dobiegał jakby daleko, daleko stąd. Naiwnie łudziłem się, że wszystko się ułoży. Oddałem swoją szansę jak tchórz, wiedząc, że się opłaci. Wiedziałem to od początku. Zrezygnowałem ze swojej szansy na ucieczkę, aby łudzić się nierealistyczną nadzieją i takie są skutki. Siostrzyczko, dlaczego? Powiedziałaś, że wszystko się ułoży. Jakby dopiero usłyszała swoją siostrę, dziewczyna opuściła pięści i zwróciła się do płaczącej dziewczynki. Jej zaciśnięte pięści nadal drżały. Jej stojąca postawa wydawała się być kompletnie samotna. Nie płacz. Słyszałem jej głos, jak się załamuje, a w jej oczach widziałem łzy, które mu porczywie nie pozwalała spłynąć. Ja też nie będę płakać. Zagryzała wargi i wycedziła każde ze słów. Nie będę płakać, nieważne co się stanie. I tak wiedziałem, że tak to się skończy. Wiedziałem, że nikt mi nie uwierzy. Nieważne co będę robić. Z ich perspektywy my wszyscy powinniśmy iść do diabła. Jesteśmy tylko jakimś problemem społecznym. Powinniśmy wszyscy umrzeć. Tylko dlatego, że jesteśmy biedni i nie stać nas, żeby pójść do szkoły. Dlaczego nie pozamykają wszystkich, którzy mają mniej niż 20 tysięcy dochodu? Wszystkich bez matury powinniśmy po prostu rozstrzelać. Jak na nas mówią? Zapasowi przestępcy? Społeczne tykające bomby? Siostro, słuchaj mnie. Nikt nam nie zaufa, nikt nam nie pomoże. Mamy tylko siebie, rozumiesz? To była jednocześnie deklaracja i oskarżenie, wykrzyczana prosto z głębi jej duszy. Rozluźniła pięści, na jej rękawicach były plamy krwi, a ona tylko się śmiała, ignorując to. Ja wiem, ten przeklęty świat nie jest sprawiedliwy. Słysząc znane słowa, w końcu zrozumiałem emocje za nimi stojące. To nie były ani bezsilność, ani akceptacja, ale szał, zmaganie się z rzeczywistością.